system kwotowy w wyborach miał zwiększyć udział kobiet w polskiej polityce, czy w samorządach lokalnych ten eksperyment zadziałał? Jak to wygląda na podstawie pańskich badań? Póki co niespecjalnie zadziałało. Można powiedzieć nawet, że paradoksalnie zadziałało gorzej niż JOW-y, wobec których wyrażano najwięcej obaw, że się przyczynią do tego, że kobiet będzie mniej w samorządach. Jak porównamy to, co się stało w wyborach 2010 z tym, co się stało w wyborach 2014, to w mniejszych gminach system proporcjonalny zastąpiono JOW-ami, które miały szkodzić kobietom, a w większych gminach z kolei pozostał system proporcjonalny, tyle że wprowadzono jeszcze dodatkowo te kwoty 35% czy parytety płci na listach. I co ciekawe, odsetek kobiet w tych mniejszych gminach, gdzie wprowadzono JOW-y wybranych na radnych, wzrósł bardziej niż ten minimalny wzrost reprezentacji kobiet w ciałach przedstawicielskich wybieranych metodą proporcjonalną. Widać pewien proces upowszechniania się tego, że kobiety coraz częściej zasiadają w radach. Polska nie jest jakoś daleko w ogonie, jeśli chodzi o reprezentację kobiet. Oczywiście można powiedzieć, do Skandynawii jeszcze nam daleko, ale jest wiele krajów i naszego regionu, i też południowej Europy, w której jest dużo gorzej z reprezentacją kobiet we władzach lokalnych. Natomiast ewidentnie widać, że to jest proces, który biegnie już od jakiegoś czasu i w pewnym sensie trochę niezależnie. I wprowadzenie parytetów płci na razie nie widać, żeby zmieniło cokolwiek. Śmiem twierdzić, że w dłuższej perspektywie, jeśli system wyborczy się nie zmieni, to też będzie miało niewielkie znaczenie, ponieważ pokazujemy w naszym raporcie dla Fundacji Batorego to, że kwoty działają w sposób, no można powiedzieć, bardzo paradoksalny w systemie, który tak jak nasz samorządowy ma bardzo małe okręgi wyborcze, to znaczy mało mandatów obdzielanych pomiędzy kandydatów, a jednocześnie długie listy, gdzie jest tych kandydatów wystawianych bardzo dużo, co sprawia, że tylko niewielu kandydatów ma szansę na wybór.